Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Mutantos, a to jest Falcon BMS. W tym filmie pokażę, jak używać bomb samokierujących typu JDAM. Nauczymy się też zaznaczać i zapisywać cele przed misją do naszego komputera pokładowego, żeby nie trzeba było ich szukać podczas lotu, a sam lot ze zrzutem bomb wykonamy sobie w dosyć ciekawy sposób, korzystając z techniki nazywanej loft. Jest to technika, która polega na tym, że bomba zrzucona jest, zwolniona jest spod kadłuba samolotu, podczas gdy ten leci w górę. Czyli tak jakby wystrzeliwujemy bombę z katapulty, ta bomba leci do góry, potem osiąga gdzieś szczyt pułapu i spada, mamy nadzieję, że na cel, który jej wyznaczyliśmy. Akurat bomby JDAM bardzo dobrze sprawują się w taktykach typu loft, bo one po prostu wiedzą, gdzie mają spaść. Czyli w momencie, kiedy zaczynają spadać już w dół, to kierują się ładnie i trafiają bardzo precyzyjnie w swój wyznaczony cel. Co musimy zrobić, żeby taką akcję wykonać? Nie będziemy szukać celów przy użyciu TGP lub czegokolwiek innego podczas lotu, także najpierw potrzebujemy te cele wprowadzić do naszego komputera. A robimy to w taki sposób, że klikamy prawym przyciskiem myszy na batalionie, który chcemy zaatakować i klikamy przycisk Recon. Wyświetla nam się takie dwa okienka. To oczywiście jest możliwe tylko wtedy, kiedy wiemy, gdzie jest cel, czyli ktoś musi ten cel najpierw zobaczyć, jakiś wywiad musimy mieć zrobiony, żeby wiedzieć, co atakujemy. Jeżeli my mamy tego celu szukać, jeżeli nikt nie wie, gdzie on jest, to oczywiście to jest niemożliwe. Ale kiedy wiemy na przykład, gdzie stoją radary, które chcemy zaatakować, no to ich współrzędne, jeśli są znane, to możemy tutaj je zobaczyć. Tu akurat mamy takie szczęście, że w tej treningowej misji pozycja tego batalionu oraz jego elementów, jego sprzętu jest znana i na tej liście mamy wyświetlony 2022 Batalion Obrony Przeciwlotniczej. Klikamy sobie taki plusik po jego lewej i w ten sposób wyświetlamy jego zawartość. Tutaj w zawartości widzimy, że jest 6 wyrzutni rakiet SA-2, jest radar Fansong, są działa przeciwlotnicze, są ciężarówki transportowe, ziły, krazy, jest radar typu Spoonrest. Jeden z nich jest radarem śledzącym, drugi jest szukającym. I są też dwa zestawy rakiet na podczerwień przeciwlotniczych. Możemy od razu wiedzieć, że taki batalion, jeśli będziemy go atakować, to rakiety SA-2 są niebezpieczne na dużym pułapie z dużej odległości, natomiast działka ZU-23 są niebezpieczne gdzieś w zasięgu kilkuset metrów od tego batalionu, natomiast SA-14 pilnują przestrzeni od 1 do 3 km nad takim batalionem, więc możemy sobie, znając jego skład, zaplanować to zadanie. Także atakować będziemy radary. Klikamy sobie na radar Fansong. On się zaznacza na zielono. W okienku widoku trójwymiarowego będziemy wiedzieć, jak on wygląda, gdybyśmy chcieli na przykład rozpoznać, czy to na pewno on. I możemy sobie go przypisać do tak zwanego steer pointa celowego. Tutaj pod tym okienkiem 3D mamy taki boksik Designate as Target Steer Point. Wybieramy sobie Steer Point, który jeszcze nie jest używany. Akurat w tej konkretnej misji my używamy 10 Steer Pointów. 10 Steer Pointów jest nam tutaj potrzebnych, żeby wyznaczyć naszą trasę do celu i z powrotem. Także wybieramy sobie dowolny Steer Point powyżej 10. Ja akurat lubię używać od 20 w górę, wtedy mam pewność, że na ogół nigdy nie najadę i nie zastąpię jednego ze steer pointów trasy. Czyli wybieramy na przykład tę 20, Fansong na zielono, klikamy Accept. Wtedy ona wprowadzi się do naszego pendrive'a jako 20 steer point, pozycja tego radaru. No i zmieniamy steer point na 21, klikamy sobie drugi radar batalionu, czyli Spoonrest. Tutaj jest pokazany, 21, accept. I w ten sposób przypisaliśmy sobie do pendrive'a współrzędne tych celów. Możemy zamknąć te okna, otworzymy sobie pendrive
Można tutaj się upewnić, że one tam na pewno siedzą w tym pendrive'ie. Tutaj mamy w zakładce targets, target steer point. Jedziemy sobie na steer point, którego użyliśmy, w tym przypadku 20. I jak najedziemy na 20, to widzimy, że tutaj są współrzędne tego radaru. Ten radar oczywiście może się złożyć w międzyczasie, pojechać sobie gdzie indziej, no ale ryzykujemy, że w czasie, kiedy wystartujemy i dolecimy na miejsce, on tam cały czas będzie. 21 również się zgadza, jest pozycja drugiego radaru. W wersji 4.37 już nie trzeba klikać save, żeby to działało, natomiast zgodnie z tradycją Falcona ja to zrobię, bo już siedzę w Falconie od wielu wersji i zawsze trzeba było klikać save. Teraz mamy pewność stuprocentową, że te cele zostały zapisane. Teraz co możemy zrobić jeszcze? Taki bajer, który nam ułatwi zadanie. Możemy sobie ustawić tak, żebyśmy widzieli zasięg tego systemu SA2 w naszym samolocie, żebyśmy po prostu wiedzieli, żeby samolot nas ostrzegł, kiedy wlatujemy w zasięg systemów SA2. Żeby to zrobić, klikamy prawym klawiszem gdziekolwiek na mapie, wybieramy opcję Set Preplanned Threat Steer Point, pojawi nam się taki zielony punkcik, jeśli na niego klikniemy lewym przyciskiem myszy, to mamy takie okienko i możemy wybrać sobie, jaki rodzaj zagrożenia chcemy sobie wstawić w danym miejscu na mapie. Tutaj mamy naprawdę całą gamę różnego rodzaju systemów przeciwlotniczych, produkcji dowolnego kraju. Nam chodzi o SA2, czyli pierwszy z listy, akurat jest łatwo. I klikamy Accept. Wtedy ten punkcik już jest przypisany jako potencjalna lokacja wyrzutni SA2. Wyświetla też zasięg tej wyrzutni. Możemy sobie ten punkcik przenieść, ustawić sobie tutaj, gdzie ta wyrzutnia ma być. Oczywiście wracamy teraz do pendrive'a i klikamy Save. Wtedy mamy stuprocentową pewność, że w samolocie już nam się pojawi ten zaznaczony punkcik. Oczywiście po załadowaniu DTE. Jesteśmy już w powietrzu. Pod skrzydłami mamy dwie bomby typu JDAM. To są akurat bomby GBU-38. To są lekkie bomby JDAM, bomby samokierujące. One, żeby kierować sobą, korzystają z systemu satelitarnego oraz inercyjnego, czyli są kompletnie niezależne od naszego samolotu. W momencie, kiedy je wypuścimy, to one sobie już będą radzić zupełnie same. Do celu mamy jeszcze, żeby nie skłamać, 58 mil, więc mamy trochę czasu, żeby się przygotować i to też zróbmy. Poopowiadam teraz troszeczkę o tym, jak działają bomby JDAM. Oczywiście nie będę tutaj zdradzał wszystkich ich szczegółów, tylko tyle, żeby dało się ich użyć, żeby nie trzeba było przy tym studiować całego manuala. Otóż, żeby włączyć JDAMy, wchodzimy sobie w tryb AG, tak jak za każdym razem, kiedy chcemy robić jakąkolwiek akcję przeciwnaziemną. Te bomby, podobnie jak Harmy czy Mavriki, trzeba włączyć. Tutaj klikamy Power On, one potrzebują około 1,5 minuty, żeby się skalibrować. Tutaj będą wyświetlać swój status. Do JDAMów nie potrzebujemy lasera, potrzebujemy oczywiście Master Arm, jak do każdego rodzaju uzbrojenia. O, no tutaj mają już A10 i to będzie maleć, będzie A9, A8, aż w końcu będzie RDY, czyli ready. I wtedy bomby będą gotowe do zrzutu. Następnie, jak pamiętamy, cele mamy zapisane pod steer pointem 20 i 21. Warto teraz te steer pointy sobie przygotować. Generalnie bomby JDAM mają domyślny tryb pre, czyli tryb celów predefiniowanych. Jeśli działają w tym trybie, to znaczy, że bomba zrzucona w tym momencie będzie próbowała dolecieć do naszego aktywnego steer pointu, w tym przypadku steer pointu 7. To jest jej punkt, w którym ona będzie chciała upaść, jeżeli będzie miała taką możliwość. Jest jeszcze tryb VIS, który jest trybem wizualnym.
Jego może omówimy sobie w innym materiale. W tej chwili interesuje nas tryb pre. My mamy zapisane te cele pod steel pointami 20 i 21. Ja teraz przełączę sobie steel point na steel point 20. Klikamy czwórkę tutaj. Steel point. Tu możemy wklepać sobie z palca numer steel pointa. 20. Klikamy enter. I mamy aktywny steel point 20. Jeżeli radar sobie nie pojechał, to jest właśnie pozycja tego radaru. Bomby w międzyczasie już są w momencie A5, A4, jeszcze troszeczkę. Do samego celu mamy 34 mile. Rzecz jasna, na naszym HSD widać zapisany thread steel point, to jest to SA2, ten żółty okrąg to jest jego zasięg. W momencie, kiedy w niego wlecimy, on się podświetli na czerwono, wtedy będzie wiadomo, że jesteśmy w jego zasięgu. I w momencie, gdy to się stanie, zaczniemy swoje manewry. Batalion SA2 jest uzbrojony w różne systemy przeciwlotnicze. Same rakiety SA2 są bardzo groźne na wysokich pułapach. Nasz samolot nie jest w stanie wejść na pułap, który by zabezpieczył go skutecznie przed takimi rakietami. Na ogół takie zadania wykonuje się przy pomocy harmów, czyli rakiet przeciwradiolokacyjnych. Ale my dzisiaj skorzystamy z bardziej ekscytującej techniki, a mianowicie z lofta. Zrobimy to tak, żeby nie zestrzeliły nas rakiety SA-2 i żeby nie wejść w zasięg tych dolnowarstwowych systemów przeciwlotniczych, jak rakiety na podczerwień czy działa przeciwlotnicze. Jesteśmy już w zasięgu SA-2 i zaczynamy swoje manewry. Pierwsze co robimy, to schodzimy tak nisko, jak się da. Przy okazji nie ma co się bać rozpędzić samolotu przy tym nurkowaniu, bo będzie nam potrzebna spora prędkość. Im większa prędkość, tym większy dystans będziemy mogli zachować od naszego punktu zrzutu bomby do naszego celu. Altitude. No, prędkość nam już rośnie do 530-540 węzłów. To już jest całkiem konkretna prędkość. Staramy się nie przekroczyć 3G, żeby nie popsuć jakiejś delikatnej elektroniki. I po prawej stronie HUD-a widzimy już nasz znajomy z różnych innych rodzajów broni przeciwnaziemnej celownik. Tutaj mamy ramkę na dole celownika, a na górze znacznik celu. Ten znacznik celu wędruje w stronę ramki. Jak wejdzie w ramkę, to zacznie się odliczanie. Ale nie będzie to odliczanie czasem, tylko ta wartość, która będzie się pojawiać przy znaczniku, to będzie kąt. To będzie wymagany kąt, który samolot będzie musiał osiągnąć, żeby wystrzelić bombę w górę, żeby ona doleciała tam, gdzie ma dolecieć. I proszę bardzo, znacznik wszedł w ramkę. My sobie w tej chwili zapauzujemy i omówimy całą sytuację. Co teraz widzimy na celowniku? Celownik nam mówi, że przy obecnej prędkości 565 węzłów, w tym miejscu, w którym w tej chwili się znajdujemy, żeby dorzucić bombę do celu, który jest przed nami, musielibyśmy w tym momencie z tą prędkością ustawić samolot pod kątem 40 stopni w górę wypuścić bombę. Wtedy ona lecąc w górę doleciałaby do celu, byłaby w stanie trafić w to miejsce, które ma zaznaczone. Im dłużej będziemy lecieć i nie wytracając prędkości, ten wymagany minimalny kąt będzie się zmniejszał. Co ja teraz zrobię? To się będzie działo szybko, więc chciałem omówić to zanim to się stanie. Ja poczekam, aż ten kąt zejdzie do wartości 30 stopni. Później zacznę wykonywać manewr. Dam pełną moc, dam dziób do góry, staram się osiągnąć kąt 30 stopni, trzymając przycisk zwolniania uzbrojenia, pickle. W momencie, kiedy samolot osiągnie wymagany kąt, bomba automatycznie zejdzie ze skrzydła. Później przytrzymam
nacisnę przycisk następnego Steel Pointa, tak żeby przeskoczyć z 20 na 21 i ponownie wcisnę przycisk Pickle, lecąc cały czas pod tym samym kątem. Wtedy druga bomba powinna również zejść. Efekt będzie taki, że obie bomby poszybują do swoich celów i każda powinna trafić w swój własny indywidualny cel. A ja będę jeszcze daleko i bezpiecznie oddalony od zagrożenia. Zaczynamy. 39, 38, 37, 36, 35, 4, 3, 2, 1, 0. Pełna moc. Idziemy 30 stopni w górę. 5, 10, 15, 20. Poszła. X. Poszła. I wracamy. Ustawiam samolot na kursie powrotnym. Słychać, że radar SA-2 nas złapał na chwileczkę, bo byliśmy chwilę w jego zasięgu. Na szczęście zbyt krótką chwilę, żeby... O! Wystrzelił jednak rakietę. No ale szanse na trafienia ma niewielkie. Teraz spojrzymy sobie na nasze bomby. I proszę, one już osiągnęły szczyt paraboli i zaczynają szybować spokojnie w dół, gdzie czekają na nich cele. To jest jedna bomba. O, jedna już trafiła, a druga znajduje właśnie swój cel. Zobaczmy, czy w nic nie wlecimy. W nic nie wlecimy. Proszę bardzo. Widać tutaj, że jeden radar już dostał i drugi perfekcyjnie prosto w cel. I tak właśnie wygląda zrzut bomb JDAM w trybie loft. Jest to bardzo ciekawa taktyka, mam nadzieję, że wam się podobała. Zachęcam do wypróbowania jej na własnej skórze. Naprawdę jest to coś ciekawego. Różne rodzaje uzbrojenia można zrzucać w trybie loft. JDAMy są o tyle skuteczne, że one właśnie wiedzą, gdzie mają upaść, same sobie pamiętają swój cel. Możemy tak również bombardować przy użyciu zwykłych bomb. Możemy sobie na przykład zrzucić 6 czy 12 bomb w ten sposób, zwykłych, swobodnie spadających, i zrobić taki deszcz na cel. Możemy z lofta... No, loft ma szerokie możliwości, więc zachęcam do odkrywania tego trybu. I to wszystko, co dzisiaj chciałem przekazać. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam i do następnego razu.